After escaping from the Womping Willow, Harry and Ron noticed an empty chair at the sorting ceremony. The chair belonged to Professor Snape, who after catching them and taking them to his office, ordered them to the Gryffindor common room. Halo, halo. Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się pomidorowy a was chciałbym zaprosić na Kolejną sesję zagrajmy w Harry Potter i komnata tajemnic na PC-ta i sobie zapalę światełko, tak delikatnie, żeby było mnie e, widać, ponieważ niestety, jak widzicie, jest troszeczkę słabo, jeżeli chodzi o oświetlenie. No ale cóż, trzeba to przeżyć. Więc tak, poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gry, po raz drugi zresztą. Byliśmy sobie w noże, w miejscu, którego nie było w wersji PC-towej, tak za każdym razem będę to podkreślał. Ehm zebraliśmy od ojca Rona Freda George'a, ogólnie od rodziny Weasley'ów, czyli tam od Artura Weasley'a zebraliśmy rękawiczki, które w sumie na nic się nam nie przydały, mieliśmy konfrontację z pralką um, co tam jeszcze było generalnie biliśmy się z, z wijącą wieżbą trafiliśmy do Hogwartu Snape nam zagroził, że jeżeli jeszcze raz będziemy się gdzieś tam kręcić poza nocą Hogwartem no to zostaniemy wykopani ze szkoły ewentualnie odejmie nam punkty no i teraz chcieliśmy się dostać z Ronem do Portretu Grubej Damy, żebyśmy poszli do naszego dormitorium. Niestety do dormitorium się nie dostaniemy, dlatego że nie znamy hasła. A jedyną osobą, a raczej postacią, która zna te hasło jest Hermiona Granger. A jako, że Hermiona Granger kręci się w bibliotece, to tam się właśnie w tym momencie udamy. Dlatego teraz zaczynamy sobie następną sesyjkę. I... Jak widzicie gra ma... autosaving, więc. Coś fajnego, no nie? Myślę, że nie ma co tutaj narzekać. To jest coś naprawdę bardzo fajnego. Że jest autosave w tej gierce. Hello there, young Harry Potter! Yes! What a fine day. You look happy, Nick! That I am Harry! I sent a letter today to Sir Patrick Delaney Podmore. It's my aplication to join the Headless Hunt. In fact, as I was telling your friend Hermione Granger, joining the Headless Hunt has been a dream of mine for some time. Is Hermione here? Of course. Be careful, though. There are some rather mischievous books around. Use your knockback jinx to put them in their place. Spotkaliśmy sobie właśnie w tym momencie bezgłowego Nika. No i cóż, co nam ten bezgłowy Nick powiedział przed filmem? Jak mogliście się wsłuchać w Teka scenkę lub dialog między Harem a bezgłowym Nikiem, to dowiedzieliśmy się, że bezgłowy Nick będzie świętował niedługo swoją tam. 500. E, 500 urodziny, ale jest to określone jako. Nie że. Urodziny tylko data śmierci coś takiego. Nawet nie wiem jak ja mam to inaczej na polskie przetłumaczyć, ale w każdym razie wątek tej, mm, tego jakby to można powiedzieć, przyjęcia urodzinowego, nazwijmy to po prostu przyjęciem urodzinowym, jest również poruszony w książce, więc zastanawiamy tylko jeden fakt, dlaczego ten wątek został pominięty w wersji pecetowej, Jakby trochę tego nie rozumiem. Ale no jak widzicie wersja na PS1 po raz kolejny tutaj wychodzi nam naprzeciw i pokazuje coś, czego wersja na PC nie pokazała z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego, tylko póki co wersja na PS1 wyszła przed szereg. Oczywiście proszę mi nie spoilerować, czy wersja na PS2 również poruszyła ten wątek, bo nie chcę spoilerów. Tak to powiem. Tam od razu stoi Hermiona, ale powiem Wam szczerze, to by było zbyt piękne, żebym ja od razu ruszył. Em... Docherniony, żeby wiecie, no jak to się mówi, poznać hasło. Więc wolałbym jednak, mimo co, pójść gdzieś dalej i poeksplorować troszeczkę, jak to się mówi, tą bibliotekę. No nie. Póki co sobie autosave będę miał włączonego, dlatego że do biblioteki teoretycznie możemy wrócić. Plus ciężko jest tutaj cokolwiek pominąć. Więc no. Ale no. Dalej mnie to zastanawia, dlaczego wersja na PC ta pominęła wątek tych urodzin bez Nika, jakby trochę to jest słabe, w mojej opinii. Szkoda, naprawdę szkoda. Tea, jak słyszycie, yy, bardzo fajna muzyka leci nam w tle. Nie no, naprawdę w sumie bardzo fajna leci muzyka w tle. Ale to jest muzyka, która mnie prześladowała właśnie przez całą tą komnatę tamis na PS1, jak i na no, z kabanu, no nie? Bo ona tak dużo razy leciała, że to jest szok po prostu. Oczywiście, no nie mówię, nie jest to nic złego, jak najbardziej, bo to jest naprawdę bardzo fajny. Soundtrack, zresztą ogólnie kompozycje Jeremiego Sola są naprawdę bardzo w porządku. Jednakże, jeżeli coś leci za dużo razy, to jednak macie już prawo tym żygać, co nie? Ja właśnie tak mam w więźniu Askabanu, i w szczególności w więźniu Askabanu, kiedy gram w więźnia. To za każdym razem, kiedy ta muzyka leci, no to. Z jednej strony się cieszę, ale z drugiej strony mówię takie mam kurwa dosyć, dosłownie mam kurwa dosyć. I tak po raz kolejny muszę poruszyć ten wątek. Graficznie, soundtrackowo jest ten poziom bardzo fajnie zrobiony i będę to zachwalał za każdym razem, ponieważ gra, może i graficznie jest takim bublem trochę, ale rozrywkowo jest naprawdę bardzo fajna. Harry Potter! E, wy to słyszeliście, prawda? Harry Potter! The Boy Who Lived! Tak, jako siódmą kartę czarodzieja zdobywamy kartę z Harrym Potterem i dlaczego? Jakby, ja osobiście wolałem, jak Harry Potter był tą ostatnią kartą w Kamieniu Filozoficznym, czy to na PC, czy to na PS1 i chyba nawet na PS2, a tutaj to zrobili tak trochę w dziwny to sposób dla mnie, jakby dlaczego? Dlaczego główny protagonista musi być od razu na początek gry, a nie lepiej, żeby był pod koniec tą ostatnią kartą? Bo to troszeczkę dla mnie jest dziwne. Jakby. Łaj! Czemu coś takiego? Ktoś jest w stanie mi jakkolwiek to wytłumaczyć? Tu chyba zrobiłem nawrotkę, w sensie znowu się cofnąłem. Więc dobra, lecimy dalej. Aha, i swoją drogą jeszcze poznaliśmy Kolina. O którym zresztą opowiadałem w poprzedniej sesji. Czyli wiecie tego dzieciaka, który po prostu na sam widok e, Harego po prostu podnieca się na każdy możliwy sposób. E, Okej, okay, fajnie, że jest fanem Harego i tak dalej, aczkolwiek no. Trochę jest czasami to irytujące i naprawdę współczuję Haremu, że z kimś takim musi się użerać. Aczkolwiek. E, Zastanawiam jedna rzecz, dlaczego Wątek kolina został pominięty w wersji PCowej? Bo przecież on też jest jakby... Przedstawiony jako niemagiczne dziecko. I on powinien być przedstawiony w wątku z Hermioną i z innymi tam niemagicznymi dziećmi, którzy zostali spetryfikowani. Dlaczego, jakby pominęli wątek Kolina? To mnie zastanawia bardzo. Dziwna trochę sprawa, nie będę tego ukrywał. Dobra, to poeksplorujmy sobie dalej w każdym razie bibliotekę, bo myślę, że jest tutaj co eksplorować. Zobaczmy, czy nie pominęliśmy żadnej fasolki. Bo jeżeli chodzi o karty Czarodziejów, no to mamy na razie wszystko zebrane. Na razie jestem z grą w miarę dobrze na bieżąco. Aczkolwiek za niedługo będę sobie Autosave'a wyłączał. Ponieważ, no, jakby nie chcę, żeby Autosave za każdym razem mi tutaj grał. Bo są czasami sekwencje, do których akurat powrócić nie można. I wolałbym jednak mieć możliwość powrotu, niż e, mieć informację, że jednak kurczę pieczone nie wrócę. I oczywiście zbieramy sobie. Kolekcjonujemy sobie punkty Gryffindoru, chociaż szczerze powiedziawszy te punkty są guzik warte, bo tak naprawdę zdobywamy je za zaatakowanie w zasadzie każdego stworka lub po prostu jakieś przeszkody i tak czy siak później fabularnie Gryffindor wygrywa, więc trochę bez sensu, ale okej, okay. no po coś musimy w końcu je zbierać, więc no dobra, nie będę już narzekał w sumie. I teraz tak, tutaj chyba mamy wszystko już zwiedzane, co trzeba było zwiedzić, tak przynajmniej mi się wydaje, bo nie ma tutaj żadnej dodatkowej ścianki, żeby wejść z nią w interakcję, więc tak, a i dla osób ciekawskich nagrywam to 13 kwietnia o godzinie 11.40 i życzę wam po raz w sumie drugi o tym wspomnę, wesołych świąt wielkanocnych, mam nadzieję, że się najedliście białe, białej kiełbasy. Fajnie spędziliście czas z rodziną. No i generalnie, że pogoda wam dopisywała. Bo dzisiaj powiem wam szczerze, jest całkiem ładna pogoda. I chyba nawet, kurde, później będę gdzieś się gdzieś chciał wybrać w sumie. Ale to tak mniejsza, to taki bardzo off-top wleciał z mojej strony. Dobra, Hermiona nawijaj! Al albo jednak nie. <ścoughs> Ale i tak, kurde, się wyłączyłem z kamerką, więc trochę lipa. Trochę skiepciłem w tym momencie. Myślałem, że po prostu od razu wejdę z nią w interakcję. Dobra, teraz mogę z ni wejść. Harry, I can't believe that you and Ron are so irresponsible. You could have been killed, or worse, expelled. The password for the fat lady is Wattlebird. Of course you would have known this if you had managed to get to school on time. Harry, don’t forget to keep checking your report card. I co nam jeszcze powiesz? If I were you? OK, czyli nic szczególnego Hermiona nie powiedziała i to jest coś, co jednak tutaj troszeczkę zostało zrobione po łebkach, jeżeli chodzi o wersję PS1 z kolei, ponieważ jakby to, że Hermiona przyczepiła się do Harego i Rona i tak troszeczkę się lekko mówiąc wywyższała, no to Troszeczkę lepiej to wyglądało wtedy niż to, co jest teraz zrobione, bo tutaj to ona w zasadzie wspomniała o tym, że mogli sobie coś zrobić, a tamto, chociaż wiecie, w taki bardzo przemądrzalski sposób powiedziała, że. No, słyszałam, że kurde, wylecicie za niedługo ze szkoły, kurcze pieczone. A tutaj to takie, kurcze, martwiłam się o was, ja pierdzielę, no. Trochę po łebkach to zrobili. Jak, jednak tutaj w, tej, w tym konkretnym aspekcie wersja na. PC ta zrobiła to troszeczkę lepiej, w mojej opinii. i Będę. Mówię, ten let's play to będzie właśnie takie porównywanie wersji pc z wersją na PS1. I myślę, że to nawet dobrze, że robię ten maraton, nie? Bo sobie możemy porównać, kurde, nonsensy z jednej i drugiej wersji. I to nie są takie nonsensy, jak robi to Pan Zagranik TV, ale tu bardziej chodzi o to, że. No wiecie o co chodzi, dobra, nie będę tego tłumaczył, wiecie o co mi mniej więcej chodzi, przynajmniej tak mi się wydaje. harry we really need to get into the common room password wattlebird <laughs> Looks like this year they're awarding house cups for excellence in herbology and defense against the dark arts. It would be great if Gryffindor won them. Come on you two, herbology is about to start. You don't want to be late for that too. I forgot how much I missed her. Come on Harry. Ta podała nam ogólnie hasło. Teraz tutaj przyszła kurde się prudź do nas. Co za kurde? Aj szkoda słów na Hermione. W każdym razie. Ogólnie, co też warte jest pochwalenia, miałem to pochwalić w poprzedniej sesji, nie pamiętam, czy to zrobiłem, ale e, jak postacie opowiadają o jakiejś lokacji, jakiejś, nie wiem, nauczycielu, czy po prostu o jakichś lekcjach, to fajnie zrobili, że podkreślili to jako niebieski kolor. Że to, wiecie, to jest takie wyróżniające się, o czym jakby dokładnie dana postać mówi. Za to, mimo że to jest detal, to oczywiście e, szacun. No i też za co jest, szacunek, to początek tej sesji, czyli między innymi jak wchodzi się na save, to narrator przedstawia między innymi, co będziemy teraz robić w grze. I za to jest oczywiście jak największy plus, ponieważ czegoś takiego nie było w kamieniu filozoficznym, a coś takiego tutaj dodali i naprawdę szacun. Mimo że to jest pierdoła, no nie? I tutaj mamy puchary czterech, jak. You can use it to find the entrances to the secret Founder duels. Defeat each Founder House duelist to win a Hogwarts Founder Famous Witches and Wizards card. Collect them all, and you can enter the special Founder's Tower. No one we know has ever managed to beat all the Founder duelists and enter the Founder's Tower. We'd really like to know what's inside. That's where you come in, Harry. We think you have the potential to defeat every duelist and win all the Founder's Wizards cards. To open up each of the jewels, you have to have a certain number of famous Witches and Wizards cards. Everyone knows that finding famous Witches and Wizards cards can be very difficult. So, we're willing to sell you five of them, Harry. It's a good deal. Give us 50 Bertie Bot's Every Flavour beans, and we'll give you a famous Witches and Wizards card in return. Brilliant! You have 50 Every Flavour beans! Have a famous Witches and Wizards card. Ignatia Wildsmith. Harry Potter! Ignacia Woldsmith, The Witch Who Invented flu. Powder. Tea! Ignacia czyli twórca tego proszku Fuel. Ale dobra, em, co ja chciałem powiedzieć, bo Freddy George mi przerwali, właśnie. E, bardzo szanuję za coś takiego, że narrator, zanim załadujemy naszą przygodę, to opowiada, jakby o tym co będziemy w tym momencie w danym segmencie gry robić? To jest naprawdę coś na plus w przeciwieństwie do kamienia filozoficznego, gdzie to w kamieniu filozoficznym czegoś takiego nie było, tylko ładowałeś save'a i wywalało cię do gry. I za to naprawdę mimo że to jest mały detal, za to szacunek. No i Oczywiście teraz, e, tak jak już zresztą poprzednim razem Wam wspomniałem, e, fasolki w tej grze będą robiły za walutę, dlatego że właśnie między innymi z tymi głombami będziemy mogli się e, dealować, tak? Więc w tym momencie zapraszam Was na maraton dealowania się z Fredem i Georgeem, którzy swoją drogą, jak już wspomniałem z poprzedniej sesji, e, mają naprawdę lepszych aktorów głosowych i czuć, że to są faktycznie starsi bracia, a nie jacyś młodsi bracia, tak jak to było w Komnacie Tajemnic na Peceta. Przykro mi, ale taka jest prawda. Więc jeszcze raz. Brilliant! You have fifty every favor, be. Greta Catchlove. Będę ich te e, dialogi przewijał, bo oni cały czas będą mówili takie: Wow, masz 50 e, tych fasolek, bardzo fajnie. Ignatius Felix Summerby, Greta Catchlove, author of Charm Your Own Cheese. To chyba ją teraz zdobyliśmy, tak mi się wydaje. Dorcas, well beloved, founder of the Society for Distressed Witches. Yardley. Pl no, to tu, już byli. Brilliant, Chauncey Oldridge. Bertie Bot, Chauncey Oldridge, first known victim of Dragonpox. Brilliant. You have fifty every favour beans. Have a famous witches and wizards card. Herpo the Foul. Chauncey Old Yardley Platt. Chauncey Bertie Bot. Herpo the Foul, first known creator of the basilisk. Brilliant! You have fifty every favor beans. Have a famous Paracelsus. Herpo Hengist of Paracelsus, greatest of all medieval alchemists. Sorry, Harry, but if you want more famous witches and wizards cards, then you'll have to find them hidden around Hogwarts. No, i elegancko, właśnie żeśmy połowę kart zebrali już od tych oto głąbów, nawet, No, bo, dobra, może nawet nie połowę, bo to brzmi tak, jakbym ja co do nich podszedł i od razu 12 kart zgarnął, ale wiecie o co chodzi. Tam z 5 albo 6 kart żeśmy sobie zebrali. I teraz patrzcie, możemy zobaczyć na album Kolina i sobie autentycznie wejdziemy, zobaczyć co tam ciekawego jest w tym albumie. O i przy okazji, gierka się nam tutaj zapisuje, w tym momencie mamy autosaving, którego za niedługo wyłączymy, dlatego że przed lekcją zielarstwa wolę wyłączyć, dlatego że ja chcę robić gierkę na 100%. I tutaj mamy, o pamiętacie, poprzednim razem wam mówiłem w poprzedniej sesji, że nie możemy wracać do poprzednich poziomów, co troszeczkę nie jest jakby to można powiedzieć prawdą, bo możemy wrócić do poprzednich poziomów. Ale mi chodzi bardziej o to, że nie możemy wrócić na zasadzie, że nie wiem, udać się pociągiem z powrotem do Nory czy coś, ten, co, czy coś w ten deseń. Bo w taki sposób oczywiście możemy się wrócić do e, ten, do poprzednich poziomów. I jak widzicie, na razie mamy zrobione 100%, tak więc elegancko. To mi się podoba. Więc nie ma co tutaj eksplorować już tego albumu Kolina. Co oczywiście jest również warte uwagi, to to. Że za tą statuetką są drzwi, które zaprowadzą nas do sekretu, którego sobie zwiedzimy, ale w ostatnim odcinku. A co, nie będziemy od razu tego zwiedzać, bo i po co? Wow, the Gryffindor common room. I'm going to take some pictures to send home to my dad. Have a look at my photo album, Harry. It's on the table. My photos aren't like ordinary photographs. My photos are magic. W ogóle pokój Gryffindoru jest taki jakiś dziwnie mały. Zauważyliście to? Jakby okej, okay, rozumiem, bo to jest podobne pomieszczenie do tego z kamienia filozoficznego, gdzie to e, mieliśmy tą e, uczennicę z Zezem i tam mieliśmy właśnie doście Gringotts Banku i inne tam opisy, które Harry jakby nam czytał. E, okej, okay, ja to jestem w stanie zrozumieć, ale jednak no mały, małe to jest pomieszczenie, nie oszukujmy się. I teraz wychodzimy sobie z portretu. Let's go! Tak, wychodzimy sobie teraz z portretu Grubej Damy i udajemy się na lekcję zielarstwa. I to jest interesujące, ponieważ w Komnacie Tajemnic na Peceta zaczynaliśmy z lekcją obrony przed czarną magią. Pamiętam, że to była pierwsza lekcja. I teraz tutaj w zupełnie innej kolejności... I dlaczego ty mnie posuwasz, gościu? Eee, teraz w zupełnie innej kolejności zaczynamy robić jakby... Lekcję, no, ale okej, okay. może zielarstwo musi być tutaj pierwsze, nie wiem, nie rozumiem, <laughs> ale dobra, no powiedzmy, że kumam o co chodzi i pójdźmy na te lekcje zielarstwa faktycznie. Dzisiaj od razu mówię, nie wiem, jak długa będzie sesja, prawdopodobnie będzie trochę krótsza niż poprzednia, a to za sprawą tego, że no nie chcę dzisiaj jakoś za długo grać, ponieważ wolę troszeczkę dłużej sobie pograć w tę gierkę, bo mam ogromny sentyment zresztą do

A -a -a. Kurde, świeże powietrze. Moi drodzy, ja pierdziule. Niech ja uwielbiam błonie Hogwartu w Harry Potterach. To jest naprawdę. To jest naprawdę przegięcie pały, muszę wam powiedzieć. Naprawdę, czy to w wersji PC-towej, czy to w wersji na PS1, czy to w wersji na PS2, każda gra przeze mnie ograna z serii Harry Potter, no ma po prostu przepiękne błonie Hogwartu. Chociaż tutaj muszę troszeczkę ponarzekać, bo jedna rzecz mi się troszeczkę nie podoba, a mianowicie to, że mamy tutaj jakąś taką dziwną przepaść. Jakby, nie zrozumcie mnie źle, ale w Kamieniu Filozoficznym trochę to lepiej było zrobione, na PS1, że po prostu wychodziliśmy schodami w dół i na przykład widzieliśmy tam Hagrid'a i mogliśmy sobie iść takim fajnym przejściem. A tutaj mamy coś takiego, jakby. Znaczy, powiem wam tak, to troszeczkę wygląda na to, jakby Hogwarts, tak z automatu, co rok zmieniał się w zupełnie inną szkołę. Jakby to zupełnie inna szkoła była, że co roku na przykład jesteś pierwszoklasistą, to miałeś taką błonie Hogwartu. Jesteś drugoklasistą, to teraz masz coś takiego, nie? Wiecie o co chodzi. I sobie zobaczmy co, jak, jak i gdzie. Co tutaj mamy ciekawego? Tu mamy drzwi, które są wiecznie zablokowane. Serio, tędy nigdy nie przejdziemy, tak? Więc jeżeli ktoś się udził że tam tędy przejdziemy, no to muszę niestety rozbić taką osobę, bo no nie przejdziemy. Jestem ciekaw, czy jesteśmy w stanie tutaj doskoczyć. A nie, nie jest... Nie, czekaj, jesteśmy chyba. Aha, no dobra, okej. Okay. Czyli jednak nie jesteśmy, bo tam coś wyglądało, jakby tam był jakiś sekret. No ale cóż, jednak nie. Ok, mamy tutaj opis lokacji, które się tutaj znajdują. I idąc tutaj, co mamy ciekawego? Cześć, ponownie, Potter. Jestem wciąż próbą dostać się do drużyny Quidditch. Może w tym roku będę miał trochę szczęścia. Czy możesz wspomnieć mnie Oliverowi? W końcu jesteś szkolecą Gryffindorów. Aha, czyli mamy tutaj ucznia, który stoi przed e, treningiem do Kuidicza. No i oczywiście standardowo. To mnie nigdy nie znudzi, naprawdę. To mnie kurwa nigdy nie znudzi, żeby naparzać w tą kurde kłódkę. <ścoughs> Co ci ta kłódka zrobiła, kurde, ty barbarzyńco jeden? Dobra, tak więc idźmy zatem na lekcję zielarstwa. Już teraz tak naprawdę, naprawdę bez śmieszkowania.